też policzyła głosy. Jeszcze wracając do tej... Już żeście policzyli? Proszę bardzo, bardzo sprawne. Już czekają, szybciej jak państwowa. Na pewno. Skład komisji znany był, został wybrany przewodniczącym. I teraz, jak tutaj jest ten, mamy dwóch kandydatów, Janne Baran i Józefa Durbasa. Stwierdziliśmy 31 głosów oddanych ważnych, czyli wszystkie, nie było żadnych pomyłek, nikt się nie wstrzymywał, nie dopisał, ani nie dał dwóch przyrzeków, czyli nazwisk, imienia i nazwiska w jednym nosie. I tak, Józef Durbas otrzymał 11 ważnych głosów, natomiast 20 głosów Janna Baran. Brawo, brawo. Gratuluję. Proszę państwa, dobrze, gratulacje, jeszcze przyjdzie czas. W tej chwili już pan sołtys może powiedzieć o Radzie Sołeckiej. Określcie, ile osób w Radzie Sołeckiej na początku. Proszę. Stało się zdarzyć. Więc tak, policzyliśmy głosy oddane na 3 kandydatów. I tak, Jacek Łyś otrzymał 24 ważnych głosów, Paweł Furgał 30, Andrzej Wójtowicz 30. Gratulujemy. Proszę państwa, tak jak mówiłem teraz z mojej strony jeszcze chwileczkę, ja chciałem bardzo gorąco podziękować panu sołtysowi za tamtą kadencję, za naszą współpracę, bo chociaż padały czasami słowa trudne, to jednak świadczyły one jeszcze o jednej rzeczy, że pan sołtys był zaangażowany, że chciał waszego dobra i nawet zadając mnie trudne pytania, czy żądając odpowiedzi albo rozwiązania pewnych spraw, przejawiał troskę i za tą troskę i za ten wysiłek. Myślę, że może nie zawsze odwzajemniany ze strony mieszkańców tutaj, ze zrozumieniem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. I jeszcze oficjalnie podziękujemy sobie, bo myślę, że ta grupa sołtysów, którzy z takiego czy innego powodu już nie pełnią tej funkcji, będzie jeszcze miała tą taką oficjalną formę podziękowania w samorządzie, ale to jak zakończymy po prostu już wszystkie zebrania. Natomiast chciałbym życzyć nowo wybranej pani sołtys i Radzie Sołeckiej nie tylko dobrej tej współpracy, bo to jest oczywiste i nie chcę tutaj jakichś górnolotnych słów używać, bo to jest niepotrzebne. Natomiast życzę wam czegoś innego, dobrej współpracy na osi sołtys i Rada Sołecka, żeby Rada Sołecka nie była na papierze. Co się niejednokrotnie zdarza, że tylko są osoby, i tak dalej. To nie znaczy, że macie się spotykać do znudzenia, ale w ważnych sprawach, w ważnych chwilach, myślę, że istotne jest to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, skonsultować, bo co dwie głowy to nie jedna, a cztery to więcej niż dwie. Więc lepiej o tym porozmawiać i wtedy jest i lepsza komunikacja z mieszkańcami i wtedy więcej wszyscy wiemy, bo wiadomo, że jeden człowiek, żeby nie wiem jak chciał, to nie dotrze, a jak już cztery osoby wie to samo i mówi, to jest inaczej i przekonywanie jest inne i tak dalej. Więc życzę tej dobrej współpracy zarówno z nami, jak i tu między sobą. No i proszę państwa, siłą rzeczy życzę takiej trochę wyrozumiałości, takiej chęci czynienia dobra i nie patrzenia bardzo do boki albo do tyłu przesadnie, bo to nic naprawdę nie daje. A trzeba po prostu budować. Ten czas dla waszych miejscowości, dla waszej miejscowości trochę nadszedł. I myślę, że trzeba zjednoczyć się, żeby ten czas wykorzystać. Ten czas dobrze wykorzystać, a jak będziemy w kolejnych latach naciskali, wy na mnie, a ja jeszcze na innych, to myślę, że coś dobrego z tego się urodzi, bo